Nie wiem, czy wiesz, ale istnieją ludzie, którzy na butach zarabiają nawet do kilku milionów rocznie. Jak dojść do tego progu? Tego ci jeszcze nie powiem. Za to w dzisiejszym filmie porozmawiamy o sposobach na sprzedaż, jak i kupno butów, dzięki którym będziesz mógł zacząć zarabiać na ten sposobie, co być może w przyszłości pozwoli ci dojść do takich progów, o których mówiłem wcześniej. What? Obecnie jest wiele okazji na zakup fajnych parek i następnie droższą ich sprzedaż. Sporą popularnością cieszą się Jordany 4, Dunki, niskie i wysokie Jordany 1, a najbardziej te w kolaboracjach ze znanymi osobami. Zacznijmy od tego, że zarabianie na butach możemy podzielić na trzy działy. Dropy, szybkie flipy i inwestowanie. A, i zapomniałbym o czwartym. Zostawienie lajka pod tym filmem. Dropy najciekawszych parek odbywają się na aplikacji Nike Sneakers. Po zarejestrowaniu się w tej aplikacji możemy przeglądać nadchodzące premiery, a gdy jakaś z nich wpadnie nam w oko, decydujemy się na jej zakup. Następnie w dniu dropu, najczęściej o godzinie 9 rano, pojawia się możliwość dołączenia do losowania limitowanej pary butów. Na dołączenie mamy 15 minut, po których kolejka jest zamykana i buty są rozlosowywane pomiędzy uczestnikami. Warto dodać, że dołączenie do dropu nic nas nie kosztuje, a pieniądze pobierane są z naszego konta bankowego lub PayPala dopiero w przypadku wygranej w losowaniu. Osobiście udało mi się trafić kilka fajnych parek, a niektóre z nich nadal holduję. Łapcie tutaj zdjęcia parek, które udało mi się w przeszłości wylosować i na nich zarobiłem. Warto również brać udział w tak zwanych raflach. Można powiedzieć, że są to dodatkowe losowania organizowane przez właścicieli sklepów, takich jak różnego rodzaju skate shopy, czy po prostu sklepy resellerskie. W Polsce przykładem takiego sklepu jest Warsaw Sneaker Store, którym mi osobiście udało się wydropić tą parkę Jordanów 1 w kolorystyce Lost and Found, inaczej zwane Chicago, ponieważ ich kolorystyka bardzo przypomina to kultowe wydanie. Takie sklepy, zarówno polskie, jak i zagraniczne, prowadzą Instagramy, za pośrednictwem których właśnie można dołączać do tych rafli. To tak samo, nic nie kosztuje, bo zakupu dokonujemy dopiero w momencie, kiedy zostaniemy wylosowani. Udział w takim raflu daje nam po prostu dodatkowy los, dzięki czemu możemy trafić wymarzoną parkę. Drugim sposobem zaraz po dropach są tak zwane szybkie flipy. Polegają one na tym, że wyszukujemy dobrej okazji na zakup parki na Vinted, różnych marketplace'ach czy grupach facebookowych. Gdy parka jest w atrakcyjnej cenie i stanie, to kupujemy ją, a następnie w niedalekim odstępie czasu wystawiamy je drożej i próbujemy je sprzedać na tych samych marketplace'ach czy aplikacjach. Jeśli ktoś orientuje się w cenach, obecnych trendach i działa w szybkim tempie, to może na ten sposób naprawdę sporo zarobić. Trzecia opcja zarobku na butach to inwestowanie. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jest to w 100% prawda. Tak jak można inwestować w akcje, firmy, kryptowaluty czy kruszce, tak samo można inwestować w buty. Aby zarobić na jakiejkolwiek inwestycji, musimy wyczuć dobrze moment na zakup oraz sprzedaż. Kupujemy w momencie, kiedy cena jest najniższa, a sprzedajemy wtedy, gdy w miarę możliwości jest ona najwyższa. Jeśli chodzi o buty, to jako przykład możemy wziąć Jordany 4 w kolorystyce Black Cat. Ponieważ w momencie, kiedy te buty wychodziły, to bezpośrednio po dropie kosztowały około $200. Był to na początku 2020 roku. Jeśli ktoś z zimną krwią zainwestował w tą parkę, gdy była w tej cenie i przetrzymał przez 3 lata, to uzyskał niesamowity zwrot na inwestycji, bo obecnie te buty latają po około $900 w zależności od rozmiaru. Pokazuje to idealnie, jak ważny jest moment zakupu oraz sprzedaży butów. Tutaj na wykresie widać również górki, kiedy cena podskakiwała w górę, malała. Dlatego bardzo dobrze trzeba przewidywać rynek i decydować się na sprzedaż lub zakup wtedy, kiedy cena jest tego warta. Kolejny bardzo ciekawy przykład to Nike Shoxy. Pod koniec 2019 roku i początek 2020 te buty kosztowały naprawdę bezcen, bo na Nike szło je kupić za nawet 300 zł. Sam kupiłem jedną parkę personalnie dla siebie za chyba 330 zł, o ile dobrze pamiętam. Przez pierwsze miesiące, jeśli ktoś kupił te buty bardziej pod inwestycje, to miał problem z ich sprzedażą, bo jak widzicie tutaj cena nawet spadała poniżej niż one kosztowały początkowo. Następnie Nike wstrzymał ich produkcję przez przyszłe lata i ich cena w związku z tym poszła niesamowicie do góry. Więc jeśli ktoś zdecydował się na zakup tych butów i naprawdę trzymał je przez te lata, to z inwestycji w jedną parę, którą mógł kupić pomiędzy 100 a $120, obecnie może sprzedać taką nową parę za nawet 525. Na stronie StockX, z której przed chwilą korzystałem, możemy obserwować i analizować wahania cen na specjalnie stworzonych do tego wykresach i na ich podstawie analizować przyszłe zachowania rynku, aby w dobrym momencie kupować oraz sprzedawać parki. A teraz kilka pytań, które z pewnością pojawiałyby się w komentarzach. Gdzie kupować i sprzedawać buty? Najpopularniejsze są polskie oraz zagraniczne grupki na Facebooku, na których każdego dnia setki osób kupuje oraz sprzedaje buty. Okazje na zakup oraz sprzedaż butów możemy szukać na różnego rodzaju marketplace'ach, jak na przykład wszystkim znany Vinted,
na zagranicznych aplikacjach jak Grylet, Goat czy też wcześniej wspomniany StockX. W niedalekiej przyszłości zostanie również stworzony mój serwer Discord, zrzeszający osoby interesujące się zarabianiem w internecie, na którym również będzie można wystawiać swoje oferty, jak i pytać o rady związane z na przykład resellowaniem butów. A jakie parki kupować? Na to pytanie niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Aby przewidzieć, czy dana parka będzie z biegiem czasu szła w górę lub w dół, musimy wziąć pod uwagę wiele aspektów, takich jak kolorystyka, panujące obecnie trendy, czy nawet pora roku. Ponieważ parki, tak jak na przykład Easy Slides, są tańsze zimą, a drożeją latem, dlatego warto je kupić w okolicach stycznia, lutego, żeby następnie drożej sprzedać i zarobić na nich, gdy przyjdą już wiosenne i letnie dni. Myślę, że patrząc na ich wygląd, łatwo zrozumieć dlaczego. Podsumowując, musisz obeznać się w działaniu rynku, obecnych trendach i korzystać z dobrych informatorów, o których więcej będzie na moim Discordzie. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to życzę Ci szczęścia w dropach, dziękuję za oglądanie i jednocześnie zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na moim kanale, w których mówię więcej o zarabianiu w internecie. I pamiętaj, like, subskrypcja i do następnego razu. Siemano!